Poza ekstra myślę, że większość czasu będziemy tutaj w podglądzie AV. Dzień dobry. Już w tym momencie. O, już pierwsze głosy tutaj na czacie się pojawiają, że dzień dobry. Z naszej strony też dzień dobry, albo i dobry wieczór, bo już taka pora. Jesteśmy jeszcze sekundkę przed czasem, więc spokojnie tutaj możemy jeszcze chwilkę poczekać, żebyśmy dołączyli w większym gronie. Jeszcze jesteśmy przed siódmą, ale już w gotowości, że kiedy ta siódma wybije, no to już będziemy startować się z naszym tematem. Super, jest nas już coraz więcej. I moi drodzy, jest już godzina 19, więc myślę, że nie ma co już w tym momencie przedłużać. W takim razie już oficjalnie wszystkim, którzy do tej pory do nas dołączyli, dobry wieczór. Ja nazywam się Mateusz Chmielewski. Będę mieć okazję poprowadzić nasze dzisiejsze spotkanie, webinar, fraszka o druku 3D. Naszym gościem będzie dzisiaj Darek Martynowicz, nauczyciel języka polskiego, być może kojarzony, podobno nauczycielem roku został jakiś czas temu. Darek uprzedził, że może do nas dołączyć sekundkę później, ale wydaje mi się, że to nie szkodzi, bo zdążymy sobie spokojnie wejść w temat do tego momentu. W międzyczasie też powiem, że nasze spotkanie oczywiście tutaj na Click Meeting, być może część z Państwa ogląda jako transmisję live na Facebooku Skriller. I no, ci z Państwa, którzy właśnie będą z nami na Facebooku, niestety prawdopodobnie no, nie będziecie mieli z nami zbyt dużego kontaktu, ale też bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami. A tych z Państwa, którzy są z nami na Click Meeting, zachęcamy do tego, żeby korzystać z czatu. To jest taki kanał, w którym mogą Państwo mieć kontakt z nami. Możecie zadawać pytania albo dzielić się jakimiś swoimi pomysłami i spostrzeżeniami. Cały czas patrzę w kamerę, w ogóle nie patrzę na ekran, ale kątem oka widzę, że dołączył do nas Darek Martynowicz. Cześć Darku. Jestem, witam Państwa serdecznie, witam Cię też. I w takim razie, no właśnie, ten nasz dzisiejszy temat, fraszka o druku 3D, technologia w sztuce i literaturze. Na tym się przede wszystkim skupimy, bo wydaje nam się i tak w ogóle myśląc o tym, o czym ten webinar można by było zrobić, no to trafiliśmy na taki gdzieś często zgłaszany problem, że o ile w przypadku jakichś przedmiotów, nie wiem, ścisłych, przyrodniczych, nie jest trudno gdzieś wymyślić w ogóle, do czego ta drukarka 3D i druk 3D mogą nam się przydać. Mamy masę takich rzeczy, które gdzieś no, są gdzieś namacalnie przydatne przy omawianych tematach.
O tyle gdzieś rzeczywiście w przypadku takich przedmiotów jak język polski czy jakieś inne przedmioty humanistyczne, no nie jest to takie super intuicyjne. Dlatego dzisiaj właśnie naszym gościem jest Darek, który jako nauczyciel polskiego korzystający właśnie z tej technologii druku 3D, być może właśnie razem trochę poszukamy pomysłów na to, do czego ta technologia może nam się przydać, w jaki sposób możemy ją wykorzystać do tego, żeby jak najlepiej na tych naszych lekcjach pracować. Ale no, żeby tak gdzieś tam już nie przychodzić się teraz, nie wiem, do rzucania pomysłami. Darku, super, że z nami jesteś, jako właśnie ten taki element humanistyczny. I w ogóle chciałem zacząć od takiego pytania do ciebie. Co w ogóle sądzisz na temat takiego podziału, który gdzieś tam, nie wiem, czasem funkcjonuje, czasem, nie wiem, uczniowie nam mówią, że o, ja to jestem humanistą, czy w ogóle to nie dla mnie, bo jestem umysłem ścisłym. No, nie pytam nawet, czy spotkałeś się z takim podziałem, ale co o nim sądzisz? Czy to w ogóle ma jakieś ręce i nogi? No tak, często w liceum czy w technikum funkcjonuje taki dosyć uszczypliwy podział na humanistów i niehumanistów i zazwyczaj humanistami nazywani są dosyć uszczypliwie ci, którzy nie umieją matematyki. Natomiast faktycznie no, jest tu jakiś błąd logiczny, błąd myślowy, ponieważ jak wyjdziemy od samego założenia zjawiska humanizmu, i poczytamy sobie, czym jest humanizm i kim jest humanista, no to ja zawsze mówię uczniom i uczennicom, omawiając renesans właśnie o zjawisku humanizmu. No i przecież za wzór humanisty, prawdziwego humanisty, podaje się między innymi Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci to był taki ktoś, kto w zasadzie już w XVI wieku postawił na coś, co jest no, dopiero współcześnie odkrywane gdzieś tam chyba na gruncie poważnym dydaktyki polskiej edukacji, mianowicie postawił przecież na interdyscyplinarność, dlatego że po pierwsze Leonardo da Vinci był malarzem, był świetnym malarzem, ale był też rysownikiem, wprowadzał elementy matematyki do swoich dzieł sztuki. I czasami, gdy uczę języka polskiego w klasach matematycznych, robimy sobie taki temat, omawiając sztukę renesansu, matematyka w sztuce właśnie i patrzymy, w jaki sposób te dzieła były zaprojektowane. No i wydaje mi się, że no nie jest dla nikogo odkrywcze, jeżeli z jednej strony powiemy, że tkwimy w systemie podziału na przedmioty, który jest no, anachroniczny i nawet sam raport Future Skills z 2020 roku zwraca uwagę na to, że po prostu no, ten podział na przedmioty jest nieadekwatny do tego, jakie są potrzeby i wyzwania współczesnej cywilizacji i też jakie są potrzeby na rynku pracy, które spotkają młodzi ludzie, których my wykształcimy. Więc jasne, że z jednej strony ja przyjmuję do wiadomości to, jak wygląda polska edukacja i myślę, że trochę jeszcze potrwa, zanim będzie nas stać, nie tylko systemowo, ale też mentalnie jako nauczycieli i nauczycielek, żeby od tego podziału na przedmioty odejść, ale cieszą mnie coraz większe praktyki, obserwacje praktyk o charakterze interdyscyplinarnym, aczkolwiek faktycznie tutaj no, ważne jest też o tym, żeby pamiętać, że jeżeli chodzi o samo zjawisko interdyscyplinarności, ono może mieć różne poziomy i tak też, jeżeli pozwolisz, może opowiem, było w moim doświadczeniu polonisty, no przecież ja nie od początku programowałem na języku polskim albo no, tak jak z drukiem 3D, było mi może łatwiej wskoczyć w jakiegoś rodzaju myślenie o tym, że druk 3D jest bardzo ciekawym pomysłem na to, żeby przejść na ten poważny level interdyscyplinarności, dlatego że sam gdzieś raczkowałem i kilka dobrych lat temu zaczynałem od takich bardzo naiwnych rzeczy, na przykład na języku polskim, gdy omawialiśmy lalkę, prosiłem uczniów klasy matematycznej albo algorytmicznej, żeby przedstawili problematykę w postaci figury geometrycznej. No i robiłem to tak trochę intuicyjnie, to było kilka dobrych lat temu i no, zastanawiałem się, czy oni tego nie potraktują w jakiś taki sposób, nie wiem, prześmiewczy albo
albo no, nie zrobią jakichś tam kwadratów i prostokątów i nie będziemy się z tego śmiać. No, ja na takiej lekcji języka polskiego dowiedziałem się pierwszy raz w życiu, czym jest czworościan wpisany w sferę. Więc dokładnie, czworościan foremny wpisany w sferę. Więc okazuje się, że w zasadzie na pewno ciężko jest wskoczyć na taki, wiesz, level od razu druku 3D, jeżeli się nie ma ze sobą jakichś doświadczeń interdyscyplinarności takiej trochę w mniejszej skali, jako wyrywkowej formy szukania połączeń między dziedzinami, tak? I ja to często robię, gdy na przykład uczyłem klasę biologiczno-fizyczną, biologiczno-chemiczną i omawialiśmy Macbetha, ponieważ ten świat Macbetha jest takim światem dosyć okrutnym, no to też zadawałem takie zadanie, aby oni bohaterów bądź bohaterki Macbetha przedstawili w postaci jakiegoś świata roślin albo zwierząt. I bardzo ciekawe rzeczy wychodziły, jak o Macbethie mówili na przykład jako o krokodylu, albo no, pojawiały się różne inne ciekawe propozycje i to szukali tych analogii, jakby, których ja nawet nie widziałem. Natomiast w moim życiu zawodowym były takie dwa punkty bardzo duże, kiedy odkryłem autentycznie w nauczaniu interdyscyplinarną wartość. To znaczy pierwszy taki moment to był moment, kiedy do naszej szkoły, do 5. liceum w Krakowie, bo wtedy tam uczyłem, przyszli tacy, no, wyglądający na dziwnych ludzi, państwo ze Stowarzyszenia Krajowej Izby Architektów. No i oni powiedzieli, że mają taki fajny irlandzki program i on, ten program jest w ogóle zaadaptowany już w edukacji irlandzkiej, natomiast no oczywiście w polskiej edukacji tej, zwłaszcza formalnej, nie ma na niego szansy. A ten program nazywał się Kształtowanie Przestrzeni i polegał na tym, żeby zwrócić uwagę podczas edukacji młodych ludzi na różnych poziomach tej edukacji na przestrzeń, która jest też jakimś rodzajem komunikatem, na przestrzeń, którą się otaczamy jako ludzie. I oczywiście celem tego projektu było po pierwsze takie wzbudzenie uważności nawet na naszą drogę z domu do szkoły, żeby zwrócić uwagę na to, jakby, no, co się wtedy dzieje i jakimi przestrzeniami my się przechadzamy. Natomiast ja szybko, patrząc na ten program, wymyśliłem, że fantastyczne by było, gdyby w liceum, w którym przecież jest też klasa humanistyczna, zrobić taki projekt pozalekcyjny, podczas którego zaangażowani byliby nauczyciele różnych przedmiotów. I faktycznie stworzyłem taki zespół, opiekowaliśmy się nim wspólnie z koleżanką i wymyśliliśmy taki rozkład 10 zajęć dotyczących właśnie przestrzeni, o której każdy z nas mówił w zależności od tego, czego uczy. A więc na przykład ja mówiłem bardziej o przestrzeni domu, o przestrzeni locus amenus z perspektywy miejsca przyjemnego, o przestrzeni domu z perspektywy metafory, co właśnie ta przestrzeń architektoniczna domu może symbolizować i gdzie może nas zanieść. Geograf brał dzieciaki w plener i pokazywał im całkiem niedaleko szkoły. Mamy ulicę Piłsudskiego w Krakowie, to dosyć znana ulica, ona przecina Hotel Krakowia i aleje. I pokazywał im, słuchajcie, no my teraz tutaj tędy chodzimy, a jeszcze 100 lat temu płynęła tędy rzeka, tak? I to dla nich był taki szok, no jak to tędy mogło płynąć rzeka, skoro to jest jeden z ważniejszych traktów miejskich, nie? Matematyk z kolei wychodził też w plener i realizował podstawę programową właśnie, nie wiem, badając, mierząc różnego rodzaju rzeczy, tak. Informatyk miał też super zadanie, ponieważ uczniowie na informatyce poznawali różnego rodzaju programy, dzięki którym mogli bardziej pobawić się już w tych, którzy będą tę przestrzeń projektować, a więc takie programy typowo architektoniczne, nie? Historyk mówił właśnie o właśnie różnych tam budynkach w okolicach szkoły, które miały swoje, no, zupełnie czasami kuriozalne przeznaczenia.
I okazało się to wielkim hitem, w sensie takim, że jakby czasami jak zbieraliśmy opinie, to młodzi ludzie pisali, że to były najfajniejsze zajęcia w ogóle, w jakich uczestniczyli. Jak zadawaliśmy im pytanie dlaczego, to mówili, że właśnie że łączyło to różne przedmioty, że to było takie ciekawe, ponieważ można było się dowiedzieć o jakiejś jednej rzeczy z perspektywy wielu dziedzin, nie? No i myślę sobie, że to był taki jeden punkt bardzo ważny w moim doświadczeniu polonistycznym, kiedy ja zacząłem bardziej poważnie myśleć nad tym, że nie fajnie jest tylko być w swoim sosie i dokształcać się tylko i wyłącznie metodycznie czy dydaktycznie, nie wiem, z polonistyki, z literatury. Wtedy pamiętam, że zacząłem zaraz po tych eksperymentach studia na Akademii Górniczo-Hutniczej i zrobiłem zarządzanie projektami, tak trochę ścisło to brzmi, ale to były takie studia. Natomiast drugi taki punkt, który był w moim doświadczeniu nauczycielskim, dydaktycznym takim przełomowym, To był projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego, kiedy byłem właściwie jedynym chyba polonistą w pierwszej edycji projektu, ponieważ to jest projekt, który podnosi kompetencje w zakresie programowania i on jest przeznaczony dla nauczycieli i dla uczniów. W ogóle jest to projekt darmowy, grantowy, można uzyskać grant ponad 6 tysięcy na zajęcia z dzieciakami. A jak się jest w kolejnym roku, to nawet 12, bo można prowadzić dwa takie projekty. I to, co jest ciekawe, to już powiem tak z perspektywy pragmatycznej, że można, uczestnicząc w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego, właśnie finansować sobie własny rozwój zawodowy. Na przykład wykupić w Skrillerze jakieś fajne kursy dotyczące druku 3D, jeżeli będą, albo właśnie podszkolić się z tego zakresu, ponieważ no to są pieniądze, które są przeznaczone na zajęcia z dzieciakami. Ja tylko powiem, że to jeżeli będą, brzmi jak wyzwanie. Właśnie. Jeszcze przekonywał do tego, żebyście może się nad tym pochylili, bo myślę, że to było fantastyczne, gdyby takie coś powstało. Natomiast to, co jest ważne, bo nie chcę mówić jakby o różnych nie skrillerowych tylko projektach, ale no to był taki ważny punkt w moim życiu, dlatego że ja się nauczyłem podstaw programowania. Ja nauczyciel języka polskiego i oczywiście dla mnie, ja nie umiem programować i dalej tak mówię, dlatego że dla mnie doświadczeniem było to, że uczyłem się na Akademii Górniczo-Hutniczej tego programowania od podstaw, programowania w Pythonie, bo jest to przyjemniejszy język programowania niż C++ dla kogoś, kto no nie ma styku z programowaniem. I okazało się, że można fajnie programowanie wykorzystać właśnie też na języku polskim. Na przykład robiliśmy takie interdyscyplinarne lekcje, podczas których uczniowie przygotowywali quizy, różnego rodzaju gry literackie, używając kodu Pythona, tak? Więc no, to był taki kolejny bardzo ważny punkt w moim doświadczeniu przechodzenia z małego poziomu interdyscyplinarności na ten coraz większy, bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że dla niektórych wejście w druk 3D od razu może być po prostu no, skokiem na bungee, tak? Więc warto zacząć od takich małych jakichś rzeczy, które się robi na lekcjach. Jeżeli się ma fajne środowisko pracy, a bywa z tym różnie w polskiej szkole, no to można podziałać wspólnie z nauczycielami, tak, innych przedmiotów, jeżeli masz jakichś pasjonatów wokół siebie i to jest ważne, żeby zgromadzić wokół siebie przynajmniej dwoje, troje ludzi, którzy no są jakoś zafiksowani, widzą sens w takich działaniach, a nie słyszeć, co ty znowu wymyśliłaś, tak, co ty znowu wymyśliłaś. No i wiesz, jak usłyszałem o druku 3D, a oczywiście, i dlaczego mówiłem o tym, że, jeszcze tylko dokończę, wiem, że się rozgadałem, dlaczego mówiłem o tym, że ja nie umiem dalej programować? Dlatego, że ja prowadziłem te zajęcia z uczniami dotyczące podstaw programowania i stworzyłem taki właśnie zespół interdyscyplinarny, gdzie moi humaniści w liceum, będący na niewiele mniejszym poziomie wiedzy niż ja, uczyli się wspólnie z uczniami klas algorytmicznych tego programowania i okazało się, że fantastycznym doświadczeniem jest w ogóle taka sytuacja, kiedy po prostu no, gdzieś tam wchodzą ci uczniowie,
w taki poziom, gdzie też są nauczycielami i też jakby no trochę podprowadzają, tak, innych, i to sprawia im dużą frajdę, uczniowie. Natomiast mówię o tym dlatego, że oczywiście jest szansa nauczyć się podstaw druku 3D i mój przykład pokazuje, że to naprawdę nie jest jakoś bardzo mocno skomplikowane, bo obsługa drukarki 3D jest całkiem przyjemna. Natomiast jak się pozna jej funkcję, to po prostu robi się to automatycznie, tak jak drukowanie z komputera właściwie. Natomiast, a zwłaszcza jeżeli się już ma kogoś do uruchomienia tej drukarki, tak, do tego pierwszego razu, gdzie mamy w szkole informatyka, który zrobi co trzeba, to naprawdę sam proces drukowania jest żadnym stresem i w zasadzie to, co nam pozostaje jako nauczycielom, to skupić się właśnie na metodyce i na tym, do czego ten druk 3D wykorzystać i co można zaprojektować. Ale mówię o tym dlatego, że panuje takie przekonanie, drukarka 3D, znowu się muszę czegoś uczyć, ja tego nie pojmę, tak? I chodzi o to, że czasami to bywa tak, że to nasi uczniowie szybciej pojmą i to oni mogą nam coś pokazać i podpowiedzieć, nawet w zakresie druku 3D, i to jest fajna perspektywa, żeby się tego nie wstydzić i nie chcieć przeprowadzić tych lekcji nawet z języka polskiego z takim przekonaniem, co będzie, jak mi coś nie wyjdzie. No jak mi coś nie wyjdzie, no to poproszę o pomoc ucznia jednego, drugiego z klasy informatycznej, albo może poproszę o pomoc mojego kolegi, gdzieś go tam z sali zawołam i on mi pomoże w tym momencie. Więc chodzi mi o to, że druk 3D to nie jest jakaś taka magia i łatka, za którą się kryje stos instrukcji rodem z pralek Whirlpoola 50-stronicowych, tylko faktycznie prawda jest taka, że jak się obejrzy jakieś filmy instruktażowe dotyczące tego, jak przygotować projekt do wydruku, nie? Albo jak się obejrzy jakieś filmy dotyczące tego, jak w ogóle drukować na poszczególnej drukarce, jakie ona ma funkcje, i ogarnie się pakiet podstawowych dosłownie 5 pojęć, tak? Które są potrzebne, żeby sobie z tym drukiem 3D poradzić, no to można śmigać, tak? Można robić różne rzeczy i no, przyznam szczerze, że jestem też gdzieś na początku dopiero tej mojej przygody z drukiem 3D, jeżeli chodzi o takie metodyczne wykorzystanie druku 3D, nie? Bo obsługiwać drukarkę potrafię, już pierwsze jakieś próby z uczniami miałem i pewnie o nich za chwilę opowiem, natomiast chodzi o to, że nie ma się czego bać, po prostu może to być fajna przygoda, niekoniecznie musi nam wszystko wyjść i to też taka fajna sprawa, że można bardziej zrozumieć może, jak pracować z kulturą błędu w szkole, tak? Jeżeli się samemu czegoś spróbuje i nie do końca to wszystko wyjdzie. No i ja jestem podjarany drukiem 3D z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że to jest w ogóle metoda, która stawia na pracę projektową i kształci te kompetencje, które są właśnie gdzieś wyróżnione w zestawie kompetencji kluczowych albo w tych raportach Future Skills, które mówią o kompetencjach zawodowych, przyszłości kompetencjach, które powinniśmy kształtować u naszych uczniów i uczennic. Ale też to, co jest ciekawe, to jest to, że możemy łączyć tutaj różne procedury. Po pierwsze, możemy przecież bawić się, ucząc uczniów sztuki argumentacji, formułowania jakiejś definicji, włączyć jakąś procedurę, nie wiem, laboratoryjną, a co więcej jeszcze, mamy tu swoisty eksperyment, który możemy potraktować jako narzędzie rozwiązujące jakiś problem na przykład, tak? Więc Wbrew pozorom to jest nie tylko fajna zabawa, nie tylko gadżet i to, czego mi brakuje, a mam nadzieję, że my to, słuchajcie, ze Skriwerem zapełnimy też w jakiejś wymiarze, to jest rodzaj takiego metodycznego pochylenia się nad tym, do czego konkretnie ten druk 3D możemy wykorzystać i pokazania tego, że można ten element, prawda, bo samo drukowanie czy projektowanie jest tylko elementem ciągu lekcyjnego, włączyć bardzo sprawnie w swoje działania, realizując oczywiście też podstawę programową, no bo po prostu to nie jest strata czasu, tylko dzięki połączeniu druku 3D właśnie z humanistyką możemy też realizować podstawę programową bez problemu, nie?
Okej. Ja tutaj mogę powiedzieć, trochę nawiązując do tego, ja tak czekałem, że nie chciałem ci przerywać, a jednocześnie do paru rzeczy, o których powiedziałeś, aż mnie tak korciło, żeby coś tutaj dopowiedzieć, bo wydaje mi się, że rzeczywiście to pierwsza rzecz ważna, o której powiedziałeś, to jest ta interdyscyplinarność. Interdyscyplinarność i takie podejście aktywizujące uczniów, które jest gdzieś w zasadzie podstawą właśnie tej edukacji w duchu STEAM, którą wydaje mi się, że tutaj chyba jesteśmy zgodni, że warto gdzieś tutaj poszukiwać dróg do tego, żeby ją w jakiś fajny i taki przynoszący dobre efekty sposób realizować. I jak opowiedziałeś o tym projekcie z projektowaniem przestrzeni, czy z tym takim cyklem zajęć związanych z projektowaniem przestrzeni, no to właśnie tutaj dzisiaj akurat ten nasz temat krąży wokół dwóch wątków, czyli sztuki i literatury. O literaturze pod kątem twoich doświadczeń nauczyciela języka polskiego pewnie trochę więcej będziemy mówić, więc pod kątem sztuki tutaj chciałem się jeszcze odnieść, że w zasadzie właśnie architektura to jest super wdzięczna sprawa, bo ona w bardzo taki sprawny sposób włączy w sobie właśnie wątki tego projektowania przestrzeni pod kątem wykorzystania jakiejś takiej wiedzy i inżynierii, konstruowanie czy planowanie, jak pewne rzeczy powinny wyglądać, żeby działały, a z drugiej strony właśnie projektowania w taki sposób, żeby cieszyły oko, żeby spełniały swoją funkcję, którą im przeznaczamy. Ja w ogóle jestem super fanem architektury gotyckiej i tutaj mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że jeśli chodzi o modelowanie i druk 3D, to jest to super sprawa. Mam tutaj akurat nawet przygotowany taki model, no to jest akurat neogotyk. To jest akurat, niech się tutaj wczyta, katedra w Radomiu. Z takich powiedzmy no, nie rzucających się jako pierwsze na myśl znanych budowli gotyckich, ale jednocześnie wydaje mi się, że pod kątem uwrażliwiania na piękno i rozmawiania o sztuce, ale jednocześnie wchodzenia w takie wątki właśnie dotyczące w jakiś sposób sztuki, to właśnie architektura jest super. Nie mówiąc o tym, że kiedy wie się, do czego w katedrze gotyckiej służą łuki przyporowe albo która część tego budynku to transept, to po pierwsze ma się dużo większe szanse w krzyżówkach, a po drugie na każdej imprezie jest się tą osobą, która zawsze może tutaj zagadać na niszowy temat i zawsze przynosi to dobre efekty. Więc wydaje mi się, że tak jak tutaj Darku powiedziałeś o tym projektowaniu przestrzeni, no to niekoniecznie właśnie musimy szukać tylko w literaturze, w lekturach, w odniesieniu do podstawy programowej, ale jeśli mówimy o literaturze i sztuce jako po prostu uwrażliwianiu na piękno i odkrywaniu w jakiś sposób tego, jak to działa, to akurat druk 3D jest bardzo wdzięczną też formą do tego. O pewnie paru jakichś bardziej konkretnych pomysłach też za moment sobie opowiemy. Ale w takim razie no, powiedziałeś o tym, że już masz jakieś pierwsze próby z drukiem 3D za sobą. No i może to jest ten moment, żebym zapytał, czy już masz jakieś takie swoje osiągnięcie, jakieś, nie wiem, wykorzystanie druku 3D, z którego jesteś zadowolony, to się sprawdziło, fajny pomysł, którym można się podzielić. Wiesz, dwie takie rzeczy. Pierwsza sprawa to jest coś, co jeszcze mi nie do końca wyszło, ale zamierzam to zrobić porządnie w przyszłym roku szkolnym. Mianowicie ja omawiam zawsze książkę Olgi Tokarczuk Prawie gim na czasy w liceum. I pomyślałem sobie, ponieważ zazwyczaj robię mapę prawieku, a w prawieku innych czasach jest wiele takich przestrzeni, miejsc, ale też postaci symbolicznych, że można by było w ramach szukania właśnie tego świata symboli tokarczukowskich poprojektować te symbole i miejsce ważne właśnie za pomocą drukarki 3D. I no niestety nie mam tutaj dzisiaj tych gadżetów, ale już kilka rzeczy wydrukowaliśmy w szkole.
Więc to, co mi bardzo się podoba, to jest to, że można potraktować drukarkę 3D jako sprzymierzeńca w edukacji literackiej i właśnie w edukacji czytelniczej, to znaczy omawiając jakąś książkę, oczywiście no może nie każdą, można ewidentnie włączyć ten proces projektowania. Mam też przeznaczony na czerwiec projekt psychoanaliza garderoby dotyczący Ferdy Durkę, no ponieważ Ferdy Durkę jest powieścią awangardową i dużo się tutaj dzieje a propos samej gry z konwencją powieści. Pomyślałem sobie też, że pogram trochę konwencją charakterystyki bohaterów literackich i mam taki pomysł, aby uczniowie zaprojektowali właśnie w druku 3D głównych bohaterów, na przykład nauczyciela języka polskiego albo Zutę, albo właśnie no powiedzmy Hurleckich, i spróbowali, projektując te postaci, spróbować oddać to, jakie one są i jakie one treści niosą. Więc w zakresie literatury aż się prosi o to, żeby wykorzystać druk 3D w kontekście budowania jakichś znaczeń symbolicznych, słów kluczy. Bardzo fajną metodą jest też projektowanie wiersza chociażby. Często używa się do tego klocków Lego. Ja tak czasami robię, że uczniowie tworzą różnego rodzaju konstrukcje z klocków Lego czy z innych elementów, interpretując wiersz. I tak samo można postąpić a propos druku 3D, więc to są takie pomysły jeszcze z brzegu, które gdzieś tam się sprawdzają w szkolnej pragmatyce. No i cały czas jestem na etapie myślenia, jak druk 3D wykorzystać w edukacji językowej, tak, i gramatycznej, i tutaj szukam jakiejś inspiracji jeszcze i myślę, jak to zrobić po prostu, żeby to miało sens. Natomiast co do świata literatury, no nie ma wątpliwości, że tutaj jest szerokie pole do popisu, no począwszy, tak jak mówię, od charakterystyki bohaterów, przez właśnie to, o czym mówiłeś, czyli przestrzenie symboliczne, czy jak się omawia zbrodnie i karę, czy lalkę, są tam przestrzenie dużego miasta, Warszawy i Paryża, ale też w zbrodniarzu oczywiście Petersburga. I sam proces zaprojektowania jakichś elementów, które by się kojarzyły z bohaterem literackim, na przykład powiedzmy z Rzeckim. Dlaczego taki, a nie inną rzecz wybraliście, aby oddać charakter Rzeckiego, prawda? I to chodzi właśnie nie o rzecz, która jest w powieści obecna, tak? Tylko chodzi o taki ciąg skojarzeń dotyczący tego, żeby uczniowie i uczennice musieli zaprojektować jakąś rzecz, która odzwierciedla daną postać, i żeby jeszcze powiedzieli, dlaczego tak zrobili. I myślę, że to może być fascynująca i bardzo sensownie, metodycznie pomyślana zabawa, bo prawda jest też taka, że bardzo mało jest zabawy w szkole ponadpodstawowej. I myślę, że wszyscy się zgodzimy, że to jest tak, że na początku jest to zabawa, a potem ona gdzieś znika i jest jej coraz mniej. I prawda jest taka, że uczniowie bardzo często entuzjastycznie reagują na takie propozycje, no dokładnie zastosowania tego elementu zabawy. No już Krasicki przecież mówił, że bawiąc się możemy też uczyć, prawda? Tylko my czasami mamy gdzieś tam zakodowane w głowie, że może kolega czy koleżanka nam powie, że robimy jakąś mało poważną rzecz, a tu trzeba uczniów przygotować do matury. No, no dzięki temu też się przygotowuje, tak, do matury, i też się kształci kompetencje, bo chociażby na maturze nowej z języka polskiego bardzo ważna będzie przestrzeń argumentacji, szukania argumentów i przykładów, i doskonale można to wykorzystać, łącząc właśnie druk 3D ze światem postaci literackich i ze światem w ogóle książek, tak? Bo uczniowie nie tylko mają za zadanie w tym wypadku zaprojektować coś, ale żeby coś zaprojektować, muszą dobrze poznać daną postać, muszą trochę prześledzić, co ona mówi w tej książce, jaka ona jest. A po drugie, można dać im takie zadanie, żeby przygotowali zestaw trzech argumentów, dlaczego taką, a nie inną rzecz wybrali, do tego, aby odzwierciedlić danego bohatera. I wydawałoby się, że to nie jest pytanie maturalne, ale ono uczy
na przykład tworzenia poprawnego argumentu, co jest dla młodych ludzi dużym problemem. A oni na przykład często nie rozróżniają tego, czym jest argument, a czym jest przykład. I często dotyczy to uczniów dobrych i bardzo dobrych, że uczniowie jakby tego nie łapią, jakaś różnica między tymi rzeczami. Więc no, pomysłów mam trochę. U mniejszych dzieci oczywiście można tak nawet na języku polskim utrwalać jakieś trudne wyrazy, prawda, projektując je po prostu, albo zasady ortograficzne. To jest coś, co mi przychodzi tak bardzo mocno intuicyjnie do głowy. No i myślę sobie, że też istotne jest to, żebyśmy wspomnieli, słuchaj, że druk 3D, a zwłaszcza w Skewerze, jest mnóstwo też fajnych propozycji dotyczących edukacji specjalnej i dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych, nie? Pewnie będziemy wspólnie o tym myśleć, co tu zrobić z języka polskiego właśnie dla SPE. No bo na przykład tablica Mendelejewa dla uczniów słabowidzących już jest, nie? I to jest super sprawa, na przykład uważam, która by pewnie kosztowała kilkaset złotych jako element zakupiony gdzieś tam w firmie X. Natomiast no, jeżeli chodzi o koszt druku, to nie jest, nie wiem, 40-50 zł, tak to chyba jakoś wychodzi, jak to liczyliśmy. Więc wydaje mi się, że jakby spokojnie, po kolei, warto też może powiedzieć, słuchaj, o tych dwóch perspektywach korzystania z druku 3D, że jakby my nie od razu musimy projektować, nie? Że w Skewer Academy jest też cała pula projektów, jest ich chyba kilkadziesiąt tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam. Około 60. No właśnie, modeli gotowych już do wydrukowania. I nawet w takim zadaniu, jeżeli nie chcemy tracić czasu, chociaż to nie jest strata czasu, ale jeżeli nie chcemy poświęcać tyle czasu na proces projektowania tych przedmiotów, prawda, które się kojarzą z danym bohaterem, no to możemy ich wpuścić do właśnie tego świata modeli i mogą z tych gotowych modeli wybrać jakiś, który się ich zdaniem sprzęga z bohaterem literackim i uzasadnić swój wybór. Więc myślę, że na języku polskim jest dużo fajnych takich granic dyscyplin, gdzie można byłoby druk 3D włączyć i pewnie będziemy to wspólnie odkrywać i też Państwu coś podpowiadać, jeżeli będziecie chcieli nas słuchać i myślę, że każdy znajdzie coś interesującego dla siebie. Na czacie dzisiaj z nami jest Agnieszka Brzeskowska, nasza członkini zespołu, która jest właśnie animatorką kultury, popularyzatorką czytelnictwa. I ona mi dzisiaj przed tym naszym spotkaniem powiedziała o takim modelu dotyczącym kości emocji literackich, też jako takich właśnie narzędzi, które można by właśnie wydrukować sobie i wykorzystać. I też, Terek, powiedziałeś o takich lekturach, no, nie dziwne, bo rozumiem, że tutaj głównie w zakresie szkoły średniej pracujesz, ale też na młodszych, w szkole podstawowej też bez kłopotu znajdziemy takie przykłady. No, to pewnie dużo bardziej takie wyraziste, bo chociażby Karolcia, czy kontynuację Witaj Karolciu z zaczarowaną niebieską kredką, która tutaj wciela w życie każdy rysunek, to po prostu nic, tylko gdzieś tam w trzeciej klasie jednak zabrać dzieciaki, pokazać im drukarkę i właśnie zastanowić się, co by było, gdybym w prawdziwym życiu miał taką niebieską kredkę. To była Akademia Pana Kleksa. To jest właśnie drukarka 3D. Nie mówiąc o tym, że w ogóle kwestia nowych technologii, futuryzm, raptem parę miesięcy temu skończył się 2021 rok Stanisława Lema. Więc również przy okazji literatury, przy okazji możemy rozmawiać o technologii, o tym, jak jako ludzie wyobrażaliśmy sobie na przykład te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu wykorzystywanie nowych technologii, gdzie to nas dzisiaj prowadzi. Dobrze, my też chyba rozmawialiśmy, nie wiem, czy to z Darku z tobą było, o wątku teatru. Mieliśmy taki pomysł na modele związane z teatrem, jakimś kukiełkowym czy teatrem cieni.
I tutaj akurat ja myślę, że mogę na czat wrzucić dwa przykładowe takie modele, na które gdzieś tutaj trafiliśmy. Wydaje mi się, że są tutaj wdzięczne. A właśnie, Agnieszka, w międzyczasie też widzę, że pisze o tych właśnie emocjach literackich. No właśnie, otrzymamy do Facebooka Skriware, dlatego że tam dzisiaj są te rzeczy pokazane, więc pewnie też pojawi się na Facebooku pod transmisją zestaw tych linków, które wrzucasz teraz na ClickMeetingu, nie? Natomiast no faktycznie no, chyba nie trzeba przekonywać, jakby, że warto zacząć, tylko tak jak mówię, nie musimy zawsze od projektowania, tak? Możemy zawsze od czegoś, co już jest gdzieś tam zrobione. Natomiast sam proces projektowania może być po prostu jakimś kolejnym etapem, kolejnym levelem jakby tego wtajemniczenia w druk 3D. Ja takie mam postanowienie właśnie, że teraz będę pisał, kończył taki swój autorski program z języka polskiego do liceum i właśnie pomyślę o tym druku 3D w kategorii takiego wprowadzenia go w poszczególnych klasach liceum, tak? I to będzie też właśnie tak, że nie wszystko naraz, tylko po kolei, tak? Jakiś element w pierwszej klasie tego druku 3D, jakiś element w drugiej, w trzeciej, może czwartą maturalną odpuszczę, ale da się to zrobić. No i tak jak wspomniałeś, jest mnóstwo takich fajnych książek, które aż się proszą o wykorzystanie druku 3D. No, Akademia Pana Kleksa jest super przykładem, tak? Bo ten druk 3D moglibyśmy wykorzystać od razu. I pewnie wszyscy mamy mnóstwo pomysłów, jak to zrobić. Historyk znajdzie mnóstwo frajdy w tym, jak będzie na przykład omawiał cywilizacje starożytne, chociażby Grecji i Rzymu, i będzie mógł sobie wydrukować kolumnę z uczniami. Już nie będą mogli zobaczyć tą kolumnę, tak, w różnym stylu, albo też konkretne zabytki kultury antycznej, właśnie je pokazujesz, więc fantastycznie. No i cóż, no, no myślę, że teraz jest ten czas, kiedy fajnie byłoby, żebyście pokazali to, co żeście też przygotowali, nie? No bo chyba macie na desert, wow, tak mi się wydaje. Czy mamy coś tutaj bardzo wow? No to prawdę powiedziawszy zależy od tego, co akurat dla kogo jest rzeczą wow. Ale tak, no my akurat tutaj jeszcze zastanawiając się w ogóle nad tym, co można by zrobić przy okazji gdzieś tam właśnie takich wątków dotyczących literatury, to pojawił się u nas w zespole taki pomysł, który, ja od razu powiem, my tego nie testowaliśmy. Znaczy, to na razie szukamy kogoś, kto będzie dzielnym śmiałkiem do właśnie przecierania szlaków, ale myśleliśmy w ogóle o tym, żeby spróbować zaprojektować na przykład jakieś sceny literackie czy światy literackie. Można coś takiego robić w dowolnym niemal programie do modelowania trójwymiarowego i oczywiście dokładnie tak jak Darek powiedział, to nie jest coś takiego najprostszego, od czego można zacząć. Spokojnie można zacząć od gotowych modeli, które gdzieś tam już są dostępne. Natomiast pojawił się na przykład właśnie u nas taki pomysł, żeby spróbować stworzyć animacje. I o ile animowanie 3D jest dosyć trudne, to już bardzo wdzięczną taką technologią stosunkowo prostą do zaadaptowania jest animacja poklatkowa. I w oparciu o modele na przykład, nie? Które są wydrukowane, też super sprawa. Tak, jak najbardziej. Znaczy, moglibyśmy na przykład sobie właśnie wydrukować figurki, pomalować je, czy nawet gdyby się okazało, że nie mamy za bardzo możliwości drukować, to tak samo akurat przemieszczanie czy uchwytywanie z różnych stron obiektów, które są zamodelowane gdzieś tam na płaszczyźnie roboczej, zmiana punktu widzenia, to nawet po pierwsze ze zrzutów ekranu można coś takiego zrobić, a jeśli już w ogóle mielibyśmy możliwość wydrukować sobie takie figurki i właśnie nagrać film w animacji poklatkowej właśnie z odzwierciedlaniem scen na przykład z omawianej lektury. Wydaje mi się, że to miałoby szansę zapaść w pamięć uczniów na całkiem długo i gdzieś rzeczywiście uczynić no, tą omawianą lekturę czymś, do czego no, będą mieli po latach jakiś stosunek emocjonalny, a wydaje mi się, że to od tego przede wszystkim zależy,
czy rzeczy omawiane w szkole gdzieś potem nam towarzyszą i mamy możliwość z nich korzystać. Ja się muszę spotkać kiedyś z Agnieszką Brzostowską, bo widzę, że nadajemy na jednych falach i my chyba coś zrobimy naprawdę takiego, że kosmos edukacyjny w Polsce humanistyczny siądzie. Mam nadzieję, bo faktycznie no, jestem zafascynowany twoją wiedzą i twoimi pomysłami, Aga, i dzięki za nie. Natomiast no, fakt faktem, może jesteśmy w takim, wiesz, trudnym momencie też, nie? Nauczyciele trochę teraz, no to nie jest korzystny może moment na wprowadzenie jakichś elementów nowości w tym momencie, ale chcemy Państwa trochę podprowadzić pod to, że my dla nauczycieli i humanistów coś szykujemy i no, przygotowujemy się do ataku pod koniec wakacji i myślę, że nie zdradzimy jeszcze tego, co to będzie, ale na pewno za tymi ogólnymi webinarami przyjdą też konkretne, kiedy już będziemy robić je bardziej metodycznie i pokazywać konkretne lekcje, które można właśnie przy pomocy druku 3D wykonać, więc no, myślę, że taki fajny czas teraz, nie, jest od tego kwietnia, powiedzmy przez maj i czerwiec, żeby może, jak macie w szkole drukarkę 3D, mówiąc brzydko, zmolestować informatyka, żeby wam to po prostu kiedyś pokazał, zaprosić go na kawę, nie wiem, nawet się złożyć i kupić mu fajny prezent, bo wiadomo, że to jest kogoś prywatny czas, ale jest taka perspektywa maja i czerwca, która jest troszkę bardziej, powiedzmy, oddechowa w szkole i myślę, że to jest taki doskonały moment, żeby spróbować obczaić drukarkę 3D, czyli dotknąć ją, spróbować coś pierwszego wydrukować, nauczyć się ją włączać i myślę, że zarówno na Facebooku Screwera, jak i właśnie na fanpage'u Czas na Progres u mnie będzie kilka takich w maju i w czerwcu instrukcji dotyczących tego właśnie, jak drukarka Screwerowa wygląda, jakie ma funkcje, jak konkretnie ją się włącza, co trzeba zrobić na początku i mamy taki pomysł wspólny, żeby Państwa z tym drukiem 3D oswoić w ten sposób, że poświęcimy właśnie wiosnę i lato w szkole na to, żeby najpierw podziałać z tą obsługą drukarki, samą obsługą drukarki 3D, natomiast im dalej w las, tym więcej drzew. No więc pewnie będziemy się rozkręcać już po wakacjach, nie? Ja też mogę powiedzieć, że o ile gdzieś tam ataki na informatyków myślę, że są w cenie, to zupełnie poza tym, jeśli Państwo akurat korzystacie z naszej pracowni druku 3D i czy na przykład w ramach programu Laboratoria Przyszłości taki sprzęt do Państwa trafił, to zawsze on jest sprzedawany w pakiecie z szkoleniem wdrożeniowym, które członkowie naszego zespołu prowadzą. Jeszcze jedna ważna rzecz, muszę to powiedzieć, przepraszam, że ci się wtrącam, ale chodzi o to, że teraz Laboratorium Przyszłości wchodzi do szkół ponadpodstawowych i to jest dobry moment, żeby powiedzieć, my chcemy drukarkę ze Screwera i chcemy tych ludzi, żeby nas nauczyli drukować, bo jeszcze w większości szkół ponadpodstawowych tych drukarek 3D nie ma, więc myślę, że to jest też taki dosyć kluczowy moment, żeby tego nie przespać. Tak, natomiast no przede wszystkim właśnie to, co ja chciałem powiedzieć, to to, że też my jesteśmy od tego, żeby Państwu jak najlepiej pomóc w tym, żeby z tego wszystkiego korzystać. Więc nie trzeba gdzieś tam na własną rękę zawsze szukać, tylko no my właśnie tworzymy naszą ofertę i nasze narzędzie tak, żeby korzystanie z tego było zawsze jak najprostsze. A wydaje mi się, że na każdym przedmiocie jest na to przestrzeń i w przypadku tych bezpośrednio humanistycznych czy artystycznych, ale również dalej takich niekoniecznie jakoś super blisko kojarzących się z nowymi technologiami, jak chociażby przedmioty społeczne. Tutaj szybki wtrend, ja akurat mam ze sobą taką figurkę, być może gdzieś tam kojarzoną czy lubianą tym z Państwa, którzy gdzieś tam z światem superbohaterów jesteście w miarę blisko. I wydaje mi się, że chociażby, no właśnie,
gdybym zadał uczniom pytanie, czy właśnie mając taką technologię, mogę sobie wykonać taki model i go sobie wdrukować. No dobra. A czy to by było ok, gdybym teraz drukował i sprzedawał takie figurki? Więc nowe technologie wiążą się z bardzo wieloma kwestiami. Z jednej strony one same mogą się pojawiać w sztuce i literaturze, ale możemy je wykorzystywać do omawiania sztuki i literatury, ale również ich wykorzystanie generuje nam różne trudne tematy społeczne, które musimy sobie przegadać. Wątki dotyczące praw autorskich, wątki dotyczące na przykład, no nie wiem, różnych konsekwencji wynikających z takiej demokratyzacji procesu twórczego, tego, że mogę sobie wydrukować cokolwiek we własnym domu. To są tematy, które gdzieś nas wszystkich czekają i o tym, co na takich właśnie lekcjach bardziej już społecznych, o tym też myślę, że w którymś momencie przyjdzie nam troszeczkę poopowiadać. Okej. W międzyczasie ja zerkam na czat, bo tutaj oczywiście różne pomysły od Agnieszki się pojawiły, ale na przykład pani Alina łączy emboty z językiem niemieckim, bardzo połączę mój przedmiot z drukarką 3D. Jak Alina najbardziej. Alina języka niemieckiego, Alina jest znana wszędzie po prostu. Alina po prostu jest tak odlotową kobietą, która po prostu no, ciągle się szkoli i chce, no i ekscytuje się tym, co się dzieje wokół, że jest naprawdę wspaniała osoba, więc no, musimy też coś pomyśleć, słuchaj, kurczę, o tych językach obcych i o tym języku niemieckim, bo Alina będzie nam się ściła w nocy, jak nie zrobimy czegoś dla germanistów. Już chciałem szybko na Screen Markecie, już siup, mamy model bramy brandenburskiej, to na pewno. Coś na pewno jeszcze by się znalazło. No dobrze, ale to w takim razie może reszta z Państwa jakoś by troszeczkę też poczyniła taki krok w stronę bycia jak pani Alina. I może osoby, które są z nami dzisiaj tutaj, mają jakieś swoje pomysły już, może coś już wam przyszło do głowy, podzielcie się koniecznie na czacie jakimś pomysłem, jeśli właśnie coś wam się w głowie urodziło, jak moglibyście inaczej jeszcze wykorzystać właśnie druk 3D czy modelowanie do tego, żeby właśnie jakieś ciekawe tematy związane z sztuką i literaturą przeprowadzić. A pani Alina w ogóle właśnie, pani Alina wygrała dostęp do naszej platformy z Skrewer Academy, a tak jak Darek mówił o tym, że na Skrewer Academy właśnie są zasoby i że w międzyczasie my też będziemy dbać o to, żeby państwo mieli szansę poczuć się jakoś tak pewnie z tym, żeby móc już z tych narzędzi korzystać. Dokładnie wczoraj na Skrewer Academy pojawiła się zakładka samouczki, pozwalająca na to, żeby wziąć udział w takim, no, przejrzeć taki samouczek, filmy szkoleniowe właśnie też dotyczące wykorzystania tego, więc teraz tych zasobów, które na Skrewer Academy pozwalają lepiej poczuć się z tymi narzędziami, pewniej lepiej z nich korzystać, jest jeszcze więcej, więc jeśli jeszcze nie zaglądaliście, to myślę, że warto i tutaj zobaczyć. Jak jest brama brandenburska, to jest git. Bardzo się cieszę. Ja mogę jeszcze powiedzieć, że no właśnie, tutaj nawiązując jeszcze do tego, co to mieliśmy Roklema chwilę temu. Ja akurat jestem tutaj fanem pana Stanisława i wydaje mi się, że całkiem sporo rzeczy właśnie przede wszystkim z tej literatury science fiction można wyciągnąć. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, kiedy spojrzy się na taką science fiction klasyczną, taką właśnie sprzed 50, sprzed 70 lat i zobaczy się, jak te pewne wizje się spełniają. Jakby nie patrzeć, druk 3D to jest technologia, która zaczęła raczkować około 30 lat temu, więc właśnie
być może już nawet za chwilę doczekamy się tego, że to on będzie mieć bezpośrednio takie swoje miejsce w właśnie w literaturze. Darku, a ty masz jakąś swoją ulubioną lekturę? No właśnie chyba ten prawik Inne czasy jednak, chociaż to nie jest lektura obowiązkowa oczywiście, ale jakbym miał wybierać lekturę ulubioną, skoro zadałeś pytania o lekturę, no to chyba jednak Lalka, będę tradycjonalistą. Uważam, że to jest taka powieść, którą każdy powinien przeczytać. No, to jest... Nie będę się kłócić. Słyszałem o jednej kłótni o Lalkę i właśnie w moim liceum już jakiś czas temu jedna z pań od polskiego pokłóciła się z jedną ze swoich przyjaciółek, katechetką. Miały niestety różne zdanie na temat jakości literatury Prusa, ale tak, no zdecydowanie. Ja tak myślę, co tutaj ze szkoły podstawowej. Nie, bo ja niestety chyba Camus. A no Camus, no Dżuma, no to wiadomo, no to tak, jasno, że tak. Zastanawiam się, co w ramach Dżumy można by było drukować. Nie no, akurat tutaj pomysłów jest bardzo dużo, dlatego że w Dżumie jest kilka takich przecież też przedmiotów i rzeczy znaczących. Sama przestrzeń miasta zamkniętego jest znacząca, tak? I to miasto sobie można gdzieś tam wyobrazić. No ale myślę, że pomysłów jest naprawdę, naprawdę dużo, to ogranicza nas tylko i wyłącznie wyobraźnia. No i bardzo jestem Wam wdzięczny za zaproszenie na ten dzisiejszy webinar. Ja niestety będę musiał już umykać za moment, bo kolejne obowiązki jakoś mnie czekają. Natomiast no myślę, że to, co najlepsze, dopiero przed nami. Ja mogę Ci podziękować za to, że skorzystałeś z tego zaproszenia, bo wydaje mi się, że ten wkład doświadczenia, który wniosłeś do naszego spotkania, no był cenny. Ja akurat jako nauczyciel informatyki myślę, że chociaż lubię czytać, lubię literaturę i lubię sztukę, wydaje mi się, że no właśnie ta praktyka pracy jako nauczyciel języka polskiego no tutaj była nam po prostu bardzo potrzebna i wydaje mi się, że nie wiem jak tutaj nasi uczestnicy mają wrażenie, ale ja bardzo się cieszę, że miałem okazję właśnie też z taką opinią praktyczną tutaj się zetknąć. Więc dzięki Ci Darek za to, że z nami. Dzięki wielkie. Do zobaczenia, trzymajcie się Państwo i zostawiam Was jeszcze we wspaniałych rękach. Do zobaczenia wkrótce. Jeśli chodzi o zostawianie w naszych rękach, no to tak naprawdę to też już nie na długo, bo w zasadzie no, mi nie pozostaje też nic innego, jak Państwu podziękować i już powoli się żegnać. To, do czego chciałbym zachęcić, to, żeby właśnie spróbować spojrzeć na druk 3D, czy generalnie trochę szerzej nowe technologie, jako pewne narzędzie. Narzędzie, które przede wszystkim może nam pozwolić wprowadzić na lekcje dotyczące właśnie czy literatury, czy w jakiś inny sposób, innych gałęzi sztuki, po prostu taką metodę projektową, żeby to było jakieś narzędzie aktywizujące uczniów i zachęcające do tego, żeby właśnie dążyć do tego, żeby lekcja przestawała być transferem wiedzy, żebyśmy nie korzystali z tej no, najbardziej kojarzonej ze szkoły metody podawczej, tylko żebyśmy dążyli do tego, żeby to uczniowie w ramach lekcji mieli szansę coś zrobić. Bo im bardziej ta lekcja będzie ich, im bardziej oni będą stawali się gospodarzami tego wszystkiego, czym będziemy się zajmować, tym więcej z tego będą wynosić. I to jest coś takiego, co rzeczywiście no, wiele rzeczy, które robi się na języku polskim, czy gdzieś właśnie na przedmiotach innych humanistycznych, to są rzeczy głęboko kształtujące. I im bardziej sprawimy, że pewne rzeczy ważne, które chcemy przekazać, zostaną z uczniami, im bardziej właśnie oni też poczują, że to jest ich temat, tym skuteczniej mamy szansę gdzieś kształtować w nich kompetencje, sposób postrzegania świata,
który właśnie gdzie będzie się charakteryzować, nie wiem, czy wrażliwością na piękno, czy umiejętnością rozwiązywania problemów i odpowiadania na wyzwania rzeczywistości. Więc dokładnie tego Państwu życzę, żeby właśnie w tym kierunku stawiać takie pewne i odważne kroki i mam nadzieję, że drukarka 3D będzie w tym dobrą sojuszniczką. A my jako zespół Skriller ze wszystkich swoich sił dołożymy starań, żeby właśnie też tą drogę jak najbardziej ułatwić. Linki, które dzisiaj wysłałem na czacie, też zamieścimy pod transmisją na Facebooku, żeby ci z Państwa, którzy nie są tu z nami dzisiaj w tej bezpośredniej płaszczyźnie komunikacyjnej, też mieli do nich dostęp. I będziemy je oczywiście wrzucać na naszą grupę na Facebooku, czyli Edukacja STEAM z Skriller. I bardzo serdecznie zachęcamy Państwa właśnie do dołączenia do tej grupy, bo te wszystkie rzeczy i wiele więcej będzie się tam pojawiać. Warto z tego zasobu skorzystać. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze zerknę na czat, bo być może jeszcze coś, jakieś ciekawe pytanie albo pomysł się tutaj pojawiły. Podziękowania dla Darka. Oczywiście wszyscy dziękujemy Darkowi. Ale oprócz tego ja też dziękuję Państwu. Bardzo jeszcze raz dziękuję i dobrego wieczoru. Dobranoc. Również spokojny świąt. Rzeczywiście święta już za pasem. Wszystkiego dobrego. My jeszcze do piątku pracujemy, ale tutaj chyba Państwo to już jutro i no i już rozumiem, że szkoły mają wolne. Niektórzy pracują. No właśnie, my też w Skriller pracujemy. Bardzo dziękujemy.